Anita, brałaś udział w 12-tygodniowym kursie z hipnozą, z medytacjami, z aktywacjami. Jak to dla Ciebie było? Jak to przeżyłaś? Jakie miało to konsekwencje w Twoim życiu? Myślę, że można powiedzieć o takiej wewnętrznej mocy i o opadnięciu zasłon, które jakby, no jak można by to porównać do cebuli, że jak się obiera cebulę z tych wszystkich warstw, czyli też naszą podświadomość obiera się z tych wszystkich zasłon, które przesłaniają nam życie w radości, życie w pełni, no to jak się obierze cebulę, to też jest ta przestrzeń, która pojawiła się też w trakcie i po zakończeniu kursu na doświadczanie tego życia faktycznie w radości. Wow. Dużo, dużo pozytywnego. Tak naprawdę zmieniłam mocno podejście, punkt widzenia, sposób widzenia rzeczy, jakby nie pozwalam sobie na taką szybką i łatwą, impulsywną irytację czy jakieś wybuchy złości, tylko właśnie ten wewnętrzny spokój, staram się zdystansować i faktycznie jak dasz sobie moment, żeby się zdystansować, to ta sytuacja przestaje być taka straszna. Myślę, że samej zajęłoby mi dużo więcej czasu, żeby to przepracować i spojrzeć na to inaczej. Udało mi się w końcu systematycznie medytować, robić jogę, słucham. A tak naprawdę ta hipnoza bardzo pomogła. Dokopałam się też do różnych rzeczy, z których może nie zdawałam sobie sprawy, ale bardzo się cieszę, że wybrałam nasz kurs, a nie pójście do psychologa, bo to jest właśnie, na naszym kursie skupiamy się na tych pozytywach, że nie jakby... Ja w tym momencie myślę, że ja sobie poradziłam z nimi sama. Także to dało mi tą pewność siebie jeszcze, że to ja w ogóle czuję się innym człowiekiem. No, jestem w ogóle tak wzruszona, bo to jest coś takiego, jakbyś miała na plecach, wiesz, taki ciężki, mokry koc, no nie? Ciężki, mokry koc, który po prostu przez całe życie ciągniesz za sobą na tych plecach. A ja się czuję w tym momencie, jak ja bym ten koc w ogóle rzuciła z siebie, wiesz, ten mokry, i czuję się lekko, czuję, że mogę. Co jeszcze się z takiego wydarzy, żeby sobie tak, wiesz... No tak, czy naprawdę to szczęście zaraz za rogu wyskoczy, tak jak w piosence, tak, że się tak, no dobra, tam. Tylko ja naprawdę mam taką wibrację teraz. Także polecam ten kurs, bo zmienił moje życie, to raz, dużo, puściło wiele blokad, zmieniło się na lepsze. I tak jak już powiedziałam, była na tym kursie cudna kobieca energia, wsparcie, zrozumienie i połączenie, to też jest bardzo ważne, tak? Żeby dobrze się w tym czuć i czuć się swobodnie i mieć do siebie zaufanie. Ty masz taką osobowość, która mnie, że tak powiem, przekonała do tego, ponieważ akurat z tobą zdecydowałam się pójść na ten kurs, a nie z kimś innym, ale hipnoza jest czymś, co mnie, a szczególnie ten kurs 12-tygodniowy, to jest kawał czasu. I to jest tak, że regularnie jakby cały czas gdzieś mnie to prowadzi, cały czas mnie to przypomina o czymś, cały czas mnie stawia do pionu, bo nawet jeśli było tak też, że mi spadały wibracje i nie byłam na takich wysokich wibracjach, tylko gdzieś tam zaczynało mi być trochę ciężko, to wiedziałam, że za tydzień już będę znowu mogła Was spotkać, tą grupę, i znowu będziemy mogły popracować i znowu będę, naprawdę bardzo mi się podobało, bo... Aktywacja na kobiecą mądrość. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Że, wszystkim dziewczynom bardzo dziękuję. Jesteście wspaniałe, prześwietne i mam nadzieję, że będziemy ze sobą nadal w kontakcie. A tobie, Aga, naprawdę to, co robisz, jest tak przepełnione pasją, miłością i sercem, że to jest naprawdę wyjątkowe. Żadnej komercji z tym nie ma i to jest poruszające. Super. I cały ten kurs to była jedna po prostu fascynująca przygoda. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Super, super, dzięki.